Witamy Państwa bardzo serdecznie na ostatniej sesji roboczej 5. Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej. Fajnie być na końcu. Liczymy, że ta ostatnia przerwa kawowa nie przedłuży się do końca naszego spotkania, ale przez szacunek dla naszych uczestników, Państwa, a także uczestników, którzy są z nami za pośrednictwem łączy internetowych, będziemy zaczynać. Jest mi bardzo miło powitać moich współrozmówców, panią Agnieszkę Rasińską-Bubr, która reprezentuje Krakowskie Biuro Festiwalowe. Świetnie Państwu znaną, większości z Państwa bardzo dobrze znaną. Dzień dobry Pani Agnieszko. Witam także Panią Agnieszkę Wiktorowską-Chmielewską, która reprezentuje Instytut Literatury. I Pana Pawła Łyżwińskiego, który reprezentuje Willę Decjusza. Chcemy porozmawiać ze sobą i z Państwem o tym, co ułatwia albo winno ułatwiać Państwa pracę, o rezydencjach, dofinansowaniach, stypendiach. I umówiliśmy się tak, że każdy z nas wpierw przedstawi ofertę reprezentowanej przez siebie instytucji, no a później porozmawiamy sobie i także chętnie wysłuchamy Państwa, bo wszystko, co robimy, robimy dla Państwa i z myślą o promocji polskiej literatury. Więc ja zacznę od Instytutu Książki, który mam przyjemność tutaj reprezentować. I chciałbym powiedzieć, zacząć od programu, który także duża część z Państwa doskonale zna. To jest program Kolegium Tłumaczy. Zaczynamy więc od rezydencji, trochę inaczej niż w temacie spotkania. Program Kolegium Tłumaczy toczy się już kilkanaście lat w zasadzie. W ramach tego programu zapraszamy tłumaczy z całego świata do Krakowa, a od 2019 roku także do Warszawy. W Krakowie dysponujemy pokojami pracy twórczej przy siedzibie Instytutu Książki przy ulicy Wróblewskiego. W Warszawie można się zatrzymać w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego przy ulicy Górskiego. Proponujemy miesięczne pobyty. Na zdjęciach przed chwilą pokazałem Państwu wnętrza mieszkania, dawnego mieszkania Tadeusza Konwickiego, które wyremontowaliśmy i próbując w jak największym stopniu zachować ten niesamowity charakter, klimat tego miejsca. Wielu z Państwa, którzy już skorzystali z możliwości odbycia pobytu w tym właśnie miejscu, bardzo chwaliło dobrą energię i dobrą atmosferę do pracy, którą także kreuje ten przyjemny wystrój i położenie w centrum Warszawy, z pewnością ułatwiające odbywanie spotkań z wydawcami, z autorami, czy kwerendy biblioteczne. Celem programu Kolegium Tłumaczy jest oczywiście stworzenie Państwu warunków, dogodnych warunków do pracy. Ten program jest skierowany w oczywisty sposób tylko do tłumaczy literatury polskiej. I żeby móc aplikować do tego programu, trzeba mieć na koncie przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem
lub w poważnej publikacji internetowej. Pobyty są jednomiesięczne i tak jak wspomniałem, oferujemy miejsca w Krakowie i w Warszawie, a nabór trwa do 30 września co roku. Niestety tutaj pandemia mocno odcisnęła swoje piętno na realizacji tego programu, stąd kilka pobytów zostało przesuniętych, przesunęło się automatycznie, kilkoro z Państwa zrezygnowało. No, to jest bolączka wszystkich programów rezydencyjnych. Podróżowanie, szczególnie z daleka, szczególnie na trasach międzykontynentalnych, stało się po prostu bardzo, bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. W związku z tym mamy w Kolegium Tłumaczy pewną kolejkę, pewne nagromadzenie, które tę kolejkę próbujemy rozładować, jednocześnie realizując bieżące pobyty, ale rzeczywiście nie wszystkie pobyty z 2020 i 2021 roku zostały zrealizowane. Kiedy mówimy o programach dla tłumaczy, to wydaje mi się, że warto wspomnieć o wysiłkach Instytutu Książki nakierowanych na pomoc młodym, albo początkującym, albo młodym i początkującym tłumaczom literatury polskiej. Robimy to poprzez Szkołę Nowych Tłumaczy, którą zrealizowaliśmy pilotażowo w Izraelu. Następnie zdążyliśmy zrealizować ją w Rosji, w Sankt Petersburgu. W obu wypadkach we współpracy z miejscowymi instytutami polskimi, czyli Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu i Instytutem Polskim w Tel Awiwie. A ostatnie dwie edycje Szkoły Nowych Tłumaczy to była Szkoła Nowych Tłumaczy z Czech oraz z krajów arabskich. Tutaj także we współpracy, ta pierwsza we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze, druga z szeregiem polskich ambasad w krajach arabskojęzycznych. Założeniem tego programu jest to, że selekcjonujemy grupę około 12 osób, które mają za sobą pierwsze próby translatorskie, albo przymierzają się do nich, ale wiemy, mamy pewność, że są to osoby mające potencjał, utalentowani kandydaci na tłumaczy i organizujemy na miejscu, w krajach, w których mieszkają, organizujemy przynajmniej 6 spotkań warsztatowych połączonych z wykładami, które wygłaszają specjaliści przyjeżdżający z Polski. Oczywiście już od 2020 roku no, w znacznie większym stopniu posiłkujemy się formą spotkań online. A następnie z tej grupy 12 osób, około 12, wybieramy we współpracy z mentorem, z miejscowymi specjalistami, wybieramy czwórkę najlepiej rokujących tłumaczy i zapraszamy ich do Polski na intensywny 10-dniowy program szkoleniowo-studyjny, w czasie którego mają możliwość zanurzenia się w polskiej kulturze, w polskiej literaturze, mają możliwość rozwinięcia swojego warsztatu, wiedzy o życiu literackim, o ofercie wydawniczej, a także o trendach w języku polskim. To był też nasza ambicja, by w czasie tego kongresu Państwu umożliwić spotkanie ze świetnymi językoznawcami, żeby porozmawiać o tym, jak język się zmienia, bo język się zmienia, tak jak otaczający nas świat.
I to jest program, który bym porównał do siewcy. Do siewcy, który idzie przez pole i sieje. I zapewne, albo być może bardzo nieliczne z tych nasion wydadzą plon, ale one mogą mieć fundamentalne, kluczowe znaczenie dla obecności polskiej literatury na tym czy innym rynku. Więc Szkoła Nowych Tłumaczy nie jest czymś, na co państwo mogą, z czego państwo mogą w szczególny sposób skorzystać, ale warto wiedzieć o tym programie, no bo jeżeli państwo są na kongresie, to zwykle jednak oznacza, że mają państwo za sobą spore, po swojej stronie spore portfolio, przynajmniej spore. Jeżeli tak można powiedzieć, ale warto o tym wiedzieć, bo my tam, gdzie będziemy wybierać się z tym programem, zawsze opieramy się na współpracy z mentorami, z miejscowymi mentorami, którzy prowadzą zajęcia, przygotowują ten program. Więc powiedziałem o założeniach, o dwóch etapach i o geografii. I chciałbym teraz, żeby tak nie odbierać moim współrozmówcom pola, chcę powiedzieć o jeszcze jednym bardzo istotnym programie, który większości z państwa jest dobrze znany. To jest program Sample Translations. Przechodzimy już tutaj do tej sekcji dofinansowań. Program, który jest bardzo wygodnym narzędziem, bo umożliwia otrzymanie dofinansowania, czy w zasadzie sfinansowania przez Instytut Książki przekładu do 20 stron tekstu, czyli dokładnie tyle, ile najczęściej jako minimum oczekują zagraniczni wydawcy. Ten program jest bardzo wygodny, dlatego że wnioski w jego ramach są rozpatrywane na bieżąco. Nie trzeba czekać roku, pół roku, nie trzeba pamiętać o deadline'ach. Wniosek wpływa w jednym miesiącu i w tym samym miesiącu albo na początku kolejnego otrzymują państwo odpowiedź z Instytutu Książki. Stosujemy stawki miejscowe. Oczywiście oczekujemy uzasadnienia, oczekujemy jakiegoś planu działania, pomysłu na to, jak zamierzają państwo wykorzystać ten nie tyle grant, co jego owoce, czyli prosimy o przedstawienie nam państwa planu działania. Do kogo zamierzacie pójść, do którego wydawcy z tą książką. Zawsze nakreślenie takiego kontekstu miejscowego, lokalnego jest bardzo ważne i pomaga nam w analizie tych wniosków. Ten program, jeżeli chodzi o jego wyniki, idzie w setki do tej pory, bo średnio przyznajemy grantów w ramach, czyli tak zwanych sampli naszych, przyznajemy powiedzmy około 7 miesięcznie. Program też realizowany jest już od lat. W związku z tym to są setki sampli, które powstały w ramach tego programu, a te sample przełożyły się na ponad 100 książek. Nie udało mi się tego bardzo dokładnie policzyć, bo czasami jest to niełatwe. Nie wszyscy wydawcy, do których państwo udali się z samplami, składali na przykład wnioski w programie translatorskim, o którym także powiem za chwilę. Czasami książki wychodziły z pewnym opóźnieniem. Wiadomo, że proces wydawniczy to jest coś, co potrzebuje czasu.
Istotne jest też to, bo często jesteśmy o to pytani, że Instytut Książki nie ocenia jakości przekładu. Oczywiście opieramy się w ocenie wniosku na Państwa biogramie, na Państwa bibliografii dotychczasowej, dotychczasowym dorobku. Więc bardzo gorąco zachęcam do tego. To jest bardzo ważne narzędzie w Państwa rękach. I w ten sposób chciałbym płynnie przejść do ostatniego z programów, który, co prawda, jest skierowany nie bezpośrednio do tłumaczy literatury polskiej, a do wydawców, przede wszystkim zagranicznych wydawców, zainteresowanych wydawaniem książek polskich autorów, ale Państwo w tym programie pełnicie dwie kluczowe role, bo najczęściej to Państwo tłumaczycie książki, na których przekład, grant otrzymali wydawcy i robicie to doskonale. Ale jest to być może ta jeszcze ważniejsza rola. To Państwo na wielu rynkach, może na większości z nich, to Państwo jesteście agentami polskich pisarzy. To Państwo zachęcacie miejscowych wydawców. Dlatego chciałbym nie tylko zaprezentować ten program w tej chwili, Państwo w większości ten program znacie, ale chciałbym bardzo Państwa prosić o pomoc w propagowaniu wiedzy o tym programie. Jest wciąż wielu wydawców na świecie, którzy z niego nie skorzystali, a mogą skorzystać. Program niesie za sobą wiele korzyści. To jest oczywiście dofinansowanie. Wydaje mi się, obserwując różne programy grantowe na rynku, jest on naprawdę w porównaniu z większością z nich maksymalnie odformalizowany. To znaczy ten wniosek, który wypełnia się na specjalnej platformie internetowo, tylko i wyłącznie elektronicznie, jest naprawdę prosty. A my służymy Państwu pomocą. Służymy pomocą wydawcom. Staramy się jak najintensywniej ten program promować, także na międzynarodowych targach książki, także przy pomocy polskich misji dyplomatycznych. I bardzo prosimy o to także Państwa. Dzięki temu programowi wyszło na całym świecie ponad 2750 wydań przekładów polskiej literatury. To jest prawie 50 języków i około 60 krajów. Dofinansowujemy wydawcy, tak? To podkreślam, dofinansowujemy, czy pokrywamy do 100% kosztów przekładu, czyli Państwa honorariów, do 100% kosztów zakupu licencji i do 50% kosztów druku. To są niebagatelne kwoty, szczególnie w erze kryzysu, z którym wszyscy się zmagamy i kryzysu, który także szczególnie boleśnie doświadczył, a pewnie jeszcze doświadczy branżę wydawniczą, to nie są bagatelne kwoty. Dlatego jeszcze raz apel i prośba, jesteśmy sojusznikami w tej sprawie i bardzo na Państwa liczymy. Dział, którym kieruję, jest do Państwa dyspozycji. Cały zespół. Na stronie Instytutu Książki są kontakty do każdej z osób, które prowadzą poszczególne programy. I bardzo liczę na pytania w dalszej części i także dyskusję pewnie o tym, co możemy robić lepiej, ale to za chwilę. Bardzo dziękuję. Przekazuję głos pani Agnieszce Rasińskiej-Bóbr. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Może zanim przejdę do mojej prezentacji, przede wszystkim chciałabym się bardzo ucieszyć, że znowu po tych 5 latach możemy Państwa zobaczyć tutaj w Krakowie. I teraz mam nadzieję, że się wszystko uda. Chciałabym w każdym razie przedstawić Państwu instytucję, w której teraz pracuję. O, coś tu się prze... O. A która nosi nazwę, która może zabrzmieć w pierwszym momencie dość obco, bo nazywa się KBF KMLU. Skrót KBF pewnie Państwu się tutaj rzucił w oczy, ponieważ AIS jest budynkiem należącym do KBF-u, więc tutaj ta nazwa dość często się pojawia i oznacza Krakowskie Biuro Festiwalowe, które jest miejską instytucją kultury i działa na rzecz, jak to się ładnie mówi, rozwoju przemysłów kreatywnych, ale w praktyce po prostu jest organizatorem jednych z największych w Polsce festiwali w bardzo różnych dziedzinach. My organizujemy misteria Paschalia, czy Sacrum Profanum, czy Festiwal Muzyki Filmowej, no i oczywiście festiwale, które są Państwu bliższe, a więc Festiwal Konrada i Festiwal Miłosza. Więc porządkując tą całą strukturę, mamy KBF, czyli Krakowskie Biuro Festiwalowe, i ono jest samorządową jednostką kultury, czyli jednostką miejską. I w obrębie tej właśnie instytucji działa dział literacki pod nazwą KMLU, od Kraków Miasto Literatury UNESCO, ponieważ dział literacki jest operatorem tego programu. Kraków został miastem literatury UNESCO 9 lat temu i w tym momencie musiał ustrukturyzować, no wcześniej musiał przygotować odpowiednią strategię i ustrukturyzować swoje programy związane z literaturą. Ponieważ jesteśmy instytucją nienarodową, a samorządową, dlatego głównie nasze działania są skierowane do mieszkańców. Ale w tej strategii rozwoju KML-u chytrze przewidzieliśmy też działania skierowane do branży książkowej w szerokim tego znaczeniu, w tym właśnie do tłumaczy. No i oczywiście trzecią działką to są programy realizowane we współpracy z miastami wchodzącymi w skład sieci UNESCO. Warto podkreślić, że naszą zasadą jest partnerstwo, to znaczy właściwie absolutnie wszystkie nasze programy są realizowane w partnerstwie z jakąś inną instytucją, nieraz z kilkoma instytucjami. W wielu takich programach uczestniczy Villa Decjusza. Są też programy jak choćby Czytaj.pl, które realizujemy we współpracy z Instytutem Książki. I robimy bardzo wiele rzeczy na różnych polach związanych z sektorem książki, ale tutaj chciałabym w ogóle je pominąć i skoncentrować się wyłącznie na kwestiach dotyczących tłumaczy literatury, a tłumaczy literatury polskiej w szczególności. Więc najważniejszą naszą działką są rezydencje. Drugim tematem, gdzie Państwo mogą korzystać po prostu z naszych zasobów, jest taka rola, którą możemy pełnić, a mianowicie dodatkowego źródła informacji o literaturze polskiej. Może jednak uda mi się opanować. Jeżeli chodzi o rezydencję, to naszą siedzibą jest Pałac Potockich przy rynku głównym 20. I właśnie w Pałacu Potockich mamy również mieszkanie rezydencyjne, w którym organizowane są rezydencje. No nie tylko dla tłumaczy, ale również dla pisarzy, ale mimo to i dla tłumaczy w obie strony, czyli zarówno dla tłumaczy z polskiego, jak i dla tłumaczy na polski, ale no wielu spośród Państwa już miało okazję w tych rezydencjach uczestniczyć, bo i Ursula Philips, i Hendrik Lindepu, i Marta Elesz, tak pozwalam sobie wymienić z pamięci, mamy też mieszkanie na Bogusławskiego, czyli mieszkanie sąsiadujące z mieszkaniem Czesława Miłosza. Mieszkaniem Czesława Miłosza też w jakimś sensie zarządzamy, ale nie jest to rezydencja, jest to rodzaj
po prostu muzeum. Serdecznie Państwa zapraszam, gdyby ktoś chciał odwiedzić to mieszkanie, zobaczyć jak mieszkał nasz wielki poeta, to zawsze może się ze mną skontaktować. My bardzo chętnie Państwa po tym mieszkaniu oprowadzimy. Natomiast mieszkanie sąsiadujące z tym rzecz mieszkaniem jest mieszkaniem rezydencyjnym. Teraz mamy tam dwie rezydentki z Ukrainy, ale od przyszłego roku zamierzamy tam również uruchomić kolejne mieszkanie dla rezydentów i w ogóle bardzo się staramy o poszerzenie tej bazy rezydencyjnej. Nasze rezydencje realizujemy też wspólnie z Willą Decjusza i z Fundacją Wisławy Szymborskiej, która z kolei dysponuje mieszkaniem Wisławy Szymborskiej. Więc to są dla Państwa takie tropy. Gdyby Państwo mieli ochotę przyjechać do Krakowa, a na przykład byli już w Instytucie Książki, mieli tę karencję, która teraz bodajże wynosi 2 lata, jeśli chodzi o ubieganie się o pobyt kolejny, no to tutaj są jeszcze jakieś możliwości, które pozwolą Państwu przyjechać do Krakowa. Jakoś te strony... W każdym razie, przy okazji chciałam wspomnieć, że w ogóle samorządy w Polsce robią coraz więcej, jeśli chodzi o rezydencje, czyli właściwie ambicją niemalże każdego samorządu jest uruchomić rezydencję literacką. One są bardziej lub mniej sprofilowane na tłumaczy, ale tutaj wypisałam i polecam właśnie Państwa uwadze Warszawę i Staromiejski Dom Kultury. Gdańsk z kolei rezydencję organizuje Instytut Kultury Miejskiej i wreszcie we Wrocławiu Wrocławski Dom Literatury. Mamy też rezydencje miast literatury UNESCO, czyli to są przeważnie rezydencje wymienne, kiedy mieszkaniec tego miasta UNESCO przyjeżdża do Krakowa, a z kolei ktoś z Krakowa albo związany z Krakowem jedzie tam. I wszystkie teraz na przykład będziemy mieli rezydencje z Quebeciem. I trwa, zdaje się, zakończył się już nabór na tą rezydencję. I będziemy tutaj gościć pisarza z Quebecu. Z kolei nasz pisarz pojedzie na miesiąc tam, do Kanady. Wszystkie informacje o rezydencjach, które stworzyły taką swoistą koalicję rezydencyjną, znajdą Państwo na stronie literaryresidenciespoland.pl, która tutaj jest wypisana. Oczywiście mogę ją Państwu również przysłać. Warto ją po prostu śledzić, bo z niej mogą się Państwo na bieżąco dowiedzieć, jakie nabory są otwarte, gdzie można jechać i o co się warto starać. I co? Wreszcie, jesteśmy dodatkowym źródłem informacji o literaturze polskiej, niejako pośrednio. Piszę o tym, bo wiem, że tłumacze zawsze szukają informacji o nowych książkach i jakiegoś takiego przesiewu, prawda, żeby się móc odnaleźć w tym gąszczu informacji i wyłuskać te pozycje, które Państwa naprawdę interesują, i w tym pomocna może być nagroda KML-u i patronaty KML-u. To znaczy nagroda polega na tym, że 30-40 pisarzy, tłumaczy i redaktorów rocznie dostaje nagrodę, czyli środki na realizację konkretnego projektu literackiego w oparciu o podpisaną umowę z wydawnictwem. Oczywiście chodzi tutaj niestety o tłumaczy polskich, prawda, i o książki wychodzące po polsku. Niemniej te książki, które się ukazują, są na tej naszej liście książek nagrodzonych i siłą rzeczy mogą stanowić dla Państwa pewną rekomendację. Liczba tych książek nieco się poszerza wraz z patronatami KML-u, czyli jest też możliwość, że obejmujemy jakąś książkę patronatem. Jeżeli jest objęta patronatem, to organizowane są spotkania promocyjne i tak dalej, i tak dalej. Może te świadczenia Państwa mniej interesują, ale w każdym razie uzyskujemy dzięki temu listę książek, powiedzmy, rekomendowanych, która może być dla Państwa cenna. I wreszcie ostatnia kategoria tych tak zwanych rekomendacji. To jest nagroda Konrada, do której nagroda dla debiutantów, w której wyłaniana jest piątka finalistów i potem ten laureat, więc na pewno warto się tą piątką już zainteresować.
a potem ich śledzić, bo wiem, że Państwa może debiuty niekoniecznie interesują najbardziej, ale to jest po prostu ten moment, kiedy na jakieś nazwisko można zacząć zwracać uwagę. Wreszcie programy międzynarodowe, w których uczestniczymy, o tym może powiem krótko, jest program CELA, który jest wielkim programem dla tłumaczy z 10 krajów, tłumaczy, pisarzy i animatorów kultury z 10 krajów. Uczestniczymy w nim my, wiem, że przynajmniej pani Charlotte z Holandii również jest w tym programie ze strony holenderskiej. Chodzi tutaj o nawiązywanie kontaktów i współdziałanie na linii tam pisarz, autor i promotor literatury. Wreszcie ostatni program międzynarodowy, duży i ważny, to jest ICORN, ale o tym rozumiem opowie szerzej Paweł. Ja może tylko powiem, że jeżeli chodzi o tłumaczy, to w programie ICORN co prawda gościmy pisarzy, ale zawsze bardzo nam zależy na tym, żeby książki tych pisarzy ukazywały się również w Polsce i tutaj staramy się również współdziałać z tłumaczami. No niestety w Państwa przypadku znowu to jest to tylko informacyjnie, no bo chodzi o tłumaczenia z języków obcych na język polski. I wreszcie tutaj mówiąc o naszych działaniach szerzej, prowadzimy również działania skierowane do tłumaczy literatury na język polski, czyli Państwa poniekąd kolegów po fachu, ponieważ to była grupa zawodowa, którą się właściwie nikt szczególnie nie zajmował poza nimi samymi, czyli Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. I tutaj zorganizowaliśmy program mentoringowy Translatorium. W ramach tego programu jeden tłumacz na język polski z tej edycji, z niemieckiego, angielskiego lub hiszpańskiego, w przyszłej edycji, którą zaraz ogłosimy, z ukraińskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego, będzie się szkolił przez rok pod okiem bardzo doświadczonego tłumacza. I wreszcie kolejną inicjatywą, też branżową, jest Kongres Książki. Chodzi tutaj o spotkania branżowe. Jesteśmy taką platformą angażującą również tłumaczy i twórców w ogóle. I chodzi o takie działania, rozmowy i opracowywanie dokumentów, które mają poprawić w ogóle standardy w relacjach wydawca-tłumacz. Poza tym mamy też programy dla mieszkańców. Tutaj skupię się wyłącznie na tych, które mogą być ciekawe dla Państwa, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Otóż w Pałacu Potockich prowadzimy cykle spotkań tematycznych, w tym jeden cykl, przekładowo rzecz ujmując, poświęcony właśnie przekładom. I tutaj organizujemy spotkania w optymalnym układzie, czyli jeżeli się uda, z tłumaczem pod hasłem Tłumacz i jego pisarz. I tutaj na przykład Henryk Lindepuł uczestniczył w takim spotkaniu z Ryszardem Krynickim. Ciekawostką jest to, że tutaj właśnie uwagę, jakby to główne światło skupia się na tłumaczu, podczas gdy autor właściwie jest po to, żeby tego tłumacza przedstawić. Mamy też lekcje czytania, to z kolei są takie, powiedzmy, wykłady na temat konkretnych lektur skierowane do licealistów i do wygłoszenia takich wykładów i do pracy nad tekstami też zapraszamy tłumaczy. I wreszcie ostatnia dziedzina to są festiwale, pewnie w których Państwo mogą uczestniczyć po pierwsze jako publiczność, a po drugie też staramy się, aby w każdym z festiwali teraz znalazł się taki komponent translatorski, na przykład z okazji urodzin Lema. W pierwszej edycji festiwalu Bomba Megabitowa nagraliśmy film z udziałem wielu spośród Państwa, prawda, bo bodajże 22 tłumaczy utworów Stanisława Lema. Naszą siedzibą jest Pałac Potockich na Rynku Głównych. I cóż, i bardzo serdecznie Państwa zapraszam do współpracy. Jesteśmy instytucją dynamiczną, otwartą i czekamy na Państwa pomysły.
Dzień dobry Państwu. Rozumiem, że mogę zabrać głos. Nazywam się Paweł Łyżwiński i reprezentuję Willę Decjusza. Miejsce, które część z Państwa z pewnością zna. Zresztą wiem, że na tej sali są osoby, które u nas na rezydencji literackiej już były. Ale myślę, że nie zaszkodzi powiedzieć dosłownie kilka słów na temat Willi Decjusza. Nie wiem, czy... O, jest. Tak, także na zdjęciu właśnie Willa Decjusza, renesansowy pałac otoczony pięknym parkiem, więc warunki do pracy twórczej są tam bardzo dobre. Cisza, spokój, zieleń i kreatywna atmosfera. Willa Decjusza to właśnie renesansowy pałac, w którym od 1996 roku mieści się instytucja kultury, działająca głównie w polu dziedzictwa kulturowego, organizująca wydarzenia, wystawy, koncerty, projekty edukacyjne, konferencje, dyskusje i wiele innych rzeczy. Natomiast jednym z głównych wątków działalności Willi od samego początku są programy rezydencjalne, w tym programy rezydencjalne dla tłumaczy. I to właśnie o nich, pomijając całą resztę wszystkich innych działań, chciałbym dzisiaj Państwu nieco opowiedzieć. I zanim przejdę do naszej aktualnej oferty, chciałbym pozwolić sobie na krótką dygresję historyczną. Otóż pomysłodawcą odnowienia Willi Decjusza w latach 90., wtedy willa była właściwie kompletną ruiną, był właśnie tłumacz, legendarny tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, czyli Karl de Decius, któremu Willę Decjusza pokazała w latach 70. Wisława Szymborska. Jest dosyć zabawna anegdota, którą Karl de Decius opisuje w swojej autobiografii Europejczyk z Łodzi, którą z tego miejsca mogę polecić. Myślę, że pewną rolę mogła tutaj odegrać dosyć zabawna koincydencja nazwisk od Decjusza do de Decjusza. Znaczy, być może miało to wpływ na sympatię, jaką Karl de Decius obdarzył to miejsce. W każdym razie w latach 90. Karl de Decius wyszedł z inicjatywą, żeby w Willi Decjusza stworzyć Akademię Europejską. Miejsce, które będzie miejscem spotkań intelektualistów, będzie miejscem wydarzeń kulturalnych, dyskusji, ale też miejscem rezydencji literackich i to był właśnie jego pomysł, żeby w Willi zorganizować miejsce pracy twórczej. Przejdę za chwilę do naszych obecnych programów, natomiast tych programów między innymi dzięki Karlowi de Deciusowi, ale też Albrechtowi Lempowi, który był jego współpracownikiem i który został oddelegowany do stworzenia programu literackiego w Willi Deciusza. Tych programów było bardzo dużo, działają one od ponad 25 lat, jest bardzo wiele historii, setki osób, które w Willi Deciusza gościły. Myślę, że to jest temat na inną opowieść, ale ja bym chciał krótko też przypomnieć o nagrodzie imienia Karla de Deciusa, która w tym roku na szczęście po krótkiej przerwie została wznowiona. To jest inicjatywa Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt i Willa Deciusza jest partnerem nagrody. Tutaj na zdjęciu widzimy akurat tegorocznych laureatów, czyli Andreasa Folka i Elżbietę Kalinowską. Częścią nagrody jest właśnie rezydencja Willi Deciusza. Dobrze, przechodzimy zatem do konkretów. To jest nasz największy program rezydencjalny, czyli Wyszehradzkie Rezydencje Literackie. Program finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, którego operatorem jest właśnie Stowarzyszenie Willa Deciusza. Ten program ma bardzo prostą strukturę, ale niestety bardzo trudno jest ją w sposób klarowny wytłumaczyć. Mimo to postaram się. Program odbywa się jednocześnie w czterech krajach. W krajach Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Polega na partnerstwie czterech instytucji, czyli Willi Deciusza w Krakowie, Instytutu Umeni w Pradze, Literarnego Informacznego Centrum w Bratysławie oraz Muzeum Petefiego w Budapeszcie. Wszystkie te instytucje właśnie są tak zwanymi instytucjami goszczącymi, które przyjmują
w jednym momencie, zaraz powiem w jakim to czasie się odbywa, przyjmują jednocześnie czterech twórców. Po jednym czy jednej z każdego wyszehradzkiego kraju, czyli w jednym momencie jest w każdej instytucji ktoś z Polski, ktoś ze Słowacji, ktoś z Czech oraz ktoś z Węgier. Program jest adresowany do pisarzy wszelkich gatunków oraz tłumaczy, także to na pewno może Państwa zainteresować. Niestety ma ograniczenie terytorialne, że tak powiem, to znaczy ten program jest przeznaczony dla twórców i twórczyń z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Program obejmuje dwie edycje w każdym roku. Krótszą edycję wiosenną, która odbywa się od 1 maja do 12 czerwca oraz dłuższą edycję jesienną, trzymiesięczną od 1 września do 30 listopada. I oprócz oczywiście miejsca do pracy, współpracy z instytucją, która stara się promować Państwa twórczość i ułatwiać pracę, program obejmuje też stypendium. W przypadku krótszej edycji jest to 1125 euro, w przypadku edycji dłuższej jest to 2250 euro. Na wszystkie pytania, wątpliwości myślę, że będzie czas odpowiedzieć później, także przejdę do kolejnego programu. Jest to program, którego jesteśmy partnerem, który odbywa się w Pałacu Genshagen. Jak widać, jest to równie piękne miejsce jak Villa Deciusza. Pałac Genshagen, który mieści się nieopodal Berlina. I tutaj jest taki bardzo, bardzo ciekawy koncept rezydencji tandemowej. To znaczy rezydencji, która gości duet autora lub autorki i tłumacza tłumaczki. Tutaj też mamy niestety ograniczenie geograficzne, to znaczy jest to program przeznaczony dla twórców z Polski, Francji oraz Niemiec. Przy czym no, mogą tutaj być różne kombinacje, to znaczy może być polska autorka i francuski tłumacz, francuski autor i niemiecka tłumaczka i tak dalej. Także we wszystkich tych kombinacjach w obrębie tych trzech krajów ten program oferuje. No właśnie, co oferuje? Program rezydencjalny, może powiem jeszcze o organizatorach. Organizatorem tego programu jest Fundacja Genshagen. Fundatorem jest Fundacja Jana Michalskiego. No i mamy troje partnerów, Villa Deciusza, Komitet Europy Wschodniej oraz Stowarzyszenie Atlas. I program rezydencyjny Trójstronna Rezydencja Tandemowa skierowany jest do autorek i autorów oraz tłumaczek i tłumaczy z Polski, Francji i Niemiec, reprezentujących różne gatunki literatury. I co ważne, autorka i tłumacz, czy tłumaczka, muszą aplikować do tego programu razem. Aplikacja wypełnia się po prostu razem. Program oferuje 10-dniowy pobyt rezydencjalny w sierpniu w Pałacu Genshagen dla trzech tandemów. Jednorazowe stypendium dla każdego z rezydentów w wysokości 750 euro. Pokrycie kosztów podróży, bezpłatne zakwaterowanie, ryczałtowa stawka na wyżywienie oraz wsparcie organizacyjne na miejscu. Zachęcam do zapoznania się z tym programem na stronie Fundacji Genshagen. To jest program, o którym Agnieszka wspomniała, program rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO, który przeznaczony jest dla twórców literatury z miast literatury UNESCO, które rozmieszczone są oczywiście na całym świecie. I niestety do tej pory w ramach tego programu nie gościliśmy jeszcze żadnego tłumacza ani tłumaczki. W związku z tym bardzo zachęcam do tego. To są dwumiesięczne pobyty właśnie w Willi Deciusza. Nabór zazwyczaj ogłaszany jest na początku każdego roku. Także w przyszłym roku, myślę koło lutego, można spodziewać się naboru. No i czekamy na tłumaczy, bo do tej pory gościliśmy wielu twórców i twórczyń, ale tłumaczy jeszcze nie. Także zachęcam. Oj, tutaj coś się... Nie wiem, czy mogę liczyć na jakąś pomoc w tej sytuacji. Nie wiadomo. O.
W każdym razie można klikać, tylko to jest ogólne. To nie ma znaczenia. Byliśmy przy programie ICORN, to jest międzynarodowa sieć, International Cities of Refuge Network. O, jest, myślę, że wrócimy. Tak jest. ICORN to jest sieć międzynarodowa, International Cities of Refuge Network, która gromadzi miasta, które oferują pobyty rezydencjalne dla twórców literackich, którzy są w swoim kraju prześladowani ze względu na ograniczenia w wolności słowa. Ten program również obejmuje rezydencję dla tłumaczy, w tym przede wszystkim dla tłumaczy literatury polskiej. Oczywiście tutaj swego rodzaju warunkiem jest właśnie ten fakt istnienia zagrożenia i takiej sytuacji, w której tłumacz nie może kontynuować pracy w kraju, z którego pochodzi. Jeżeli znają Państwo tłumacza bądź tłumaczkę literatury polskiej na jakikolwiek język, który znajduje się w takiej sytuacji, to zdecydowanie jest to program, do którego można się zwrócić o pomoc. W Krakowie oferujemy taką rezydencję na 2 lata, więc to jest też trochę czasu, żeby z jednej strony pracować nad przykładami, ale z drugiej strony też zaplanować przyszłość, spróbować jakoś zorganizować się na nowo, bo to najczęściej są osoby w trudnych sytuacjach życiowych. Także myślę, że to dosyć ważne, zwłaszcza, że w ostatnim czasie dużo niepokojących rzeczy na świecie się dzieje. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to są pobyty rezydencjalne, których nie obejmuje żaden program. Na takie inicjatywy też jesteśmy otwarci. Tutaj czasami zdarza się tak, że na przykład wydawca jest skłonny wysłać tłumacza bądź tłumaczkę na rezydencję, albo tłumacz bądź tłumaczka zdobyli dofinansowanie, które pozwoliłoby na odbycie takiego pobytu. My bardzo chętnie wchodzimy w takie współpracy, jesteśmy bardzo na to otwarci. Oczywiście w tym przypadku miejsce twórcze jest płatne, ale mamy, myślę, dosyć korzystne warunki i jesteśmy skłonni do współpracy, także jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby skorzystać z takiej rezydencji, przyjechać do Krakowa na jakiś czas, pobyć tutaj, skorzystać ze swoich kontaktów, nabyć nowe kontakty. Ja też bardzo chętnie dyskutuję o literaturze, więc służę też ewentualnymi wskazówkami dotyczącymi utworów polskich, jakichś problematycznych miejsc translatorskich, także takie rzeczy też wchodzą w grę. Zapraszam zarówno jeżeli chodzi o te indywidualne pobyty, ale też wszystkie inne pytania, propozycje, sugestie albo po prostu w przypadku chęci kontaktu, zapraszam do kontaktu ze mną, tutaj podaję mój adres mailowy, albo do kontaktu ogólnego wilna@wildadocjusza.pl. To wszystko, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Wiktorowską-Chmielewską z Instytutu Literatury. Dzień dobry państwu. Tak jak zostało wspomniane, nazywam się Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Jestem osobą, która w Instytucie Literatury zajmuje się rezydencjami artystycznymi. Program rezydencji artystycznych i translatorskich, bo tak brzmi dokładnie pełna nazwa, to jest jeden z naszych nowszych programów, który jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest skierowany do osób z Ukrainy w związku z sytuacją, którą aktualnie mamy na świecie. I tak jak tytuł sam mówi, no jest skierowany zarówno dla tłumaczy, ale też dla literatów, osób związanych z branżą wydawniczą, ewentualnie akademicką, czyli jeżeli jest ktoś, kto zajmuje się krytyką literacką, językoznawcy, literaturoznawcy, również jesteśmy otwarci na takie propozycje. Ja pozwolę sobie w sposób tradycyjny przedstawić Państwu naszą ofertę i skupię się dokładnie właśnie na tych rezydencjach.
Rezydencje są od 3 do 8 miesięcy, oczywiście przy założeniu, ponieważ rezydencje zaczęły się od maja w zasadzie, przy tym i trwają do końca roku, przy tym założeniu, że wnioski były jeszcze składane w kwietniu. Na tą chwilę powiedzmy, że jest to okres 6 miesięcy, ponieważ liczymy pełne miesiące i tutaj najbliższy czas to jest 1 lipca. Rezydent dostaje u nas stypendium w wysokości 3000 zł i to jest kwota wynagrodzenia za pracę na życie. Oprócz tego wspieramy przy zakwaterowaniu, czyli mamy do dyspozycji albo szukamy pokoi gościnnych, ewentualnie, ponieważ nasi rezydenci niekoniecznie muszą być w Krakowie. Najważniejsze, żeby byli na terenie Polski. Wtedy możemy to stypendium im zwiększyć jeszcze o kwotę 2000 w zależności od sytuacji indywidualnej. Procedura jest uproszczona, bo wiemy, że osoby, znaczy zależy nam przede wszystkim, żeby literaci właśnie z Ukrainy mieli możliwość dalej funkcjonowania w zawodzie, jednocześnie mieli szansę być przedstawicielami swojej literatury tu na miejscu, współpracować ze środowiskiem polskim. W związku z tym, żeby dostać się na rezydencję, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie. Potrzebujemy do tego jeszcze biogram z osiągnięciami dotychczasowymi czy działalnością artystyczną, ewentualnie listą publikacji, opisem projektu, plus utwory bądź fragmenty utworów. I to jest w zasadzie komplet, który komisja następnie weryfikuje i podejmuje decyzję. Warunkiem jest oczywiście posiadanie jakiejś publikacji, ale jeżeli rzeczywiście jest to osoba, która ma dorobek w innej dziedzinie, to pewne decyzje są podejmowane indywidualnie. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, mamy już 20 rezydentów. Jeszcze są miejsca, więc zachęcam. Są to osoby w bardzo różnym okresie wieku i z różnym doświadczeniem. Część osób zaczęła, 5 osób dokładnie już w maju, część od czerwca 6 osób, następne sukcesywnie. Co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? Poza tymi podstawowymi rzeczami, które w zasadzie wymieniłam, które oferujemy, to ze swojej strony na pewno warto jakby podjąć też współpracę, ponieważ prowadzimy portal, to też jest jedna z nowszych rzeczy, która się pojawiła, portal ukraińskojęzyczny posestry.eu, gdzie ukazują się właśnie teksty literackie w języku ukraińskim. Jesteśmy otwarci na współpracę. Do tego rezydenci, niektórzy oczywiście otrzymują też taką możliwość, propozycję w zależności od swoich kwalifikacji, wyjazdów zagranicznych w celu prezentacji właśnie swojej twórczości, twórczości ukraińskiej, a najciekawsze projekty też w ten sposób podchodzimy do tego, będą miały szansę albo na publikację, ewentualnie na wsparcie właśnie literackie, jeśli chodzi o Instytut Literatury. Natomiast jeżeli chodzi, i to jest w zasadzie program, którym ja się zajmuję, więc bardzo chętnie, jeżeli Państwo macie pytania, to czy publicznie tu jeszcze mogę odpowiedzieć, czy ewentualnie prywatnie po spotkaniu troszkę zostanę, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać. Natomiast oczywiście Instytut prowadzi też inne programy. Można się ubiegać u nas na dofinansowania książek, tak jak już wspomniałam, portal ukraiński, różne konferencje, wyjazdy w Polsce, za granicą. Jesteśmy ogólnie otwarci na współpracę z różnymi środowiskami. W tej chwili rozpoczynamy chyba z Chorwacją, już też myślimy o Czechach, więc naprawdę bardzo wiele się dzieje. Zapraszam Państwa serdecznie, no i chyba myślę, że na tę chwilę to wystarczy, bo czas nam się kończy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To ja chciałbym tylko dodać, ponieważ moi współrozmówcy bardzo dokładnie odrobili pracę domową i przygotowali się do swoich prezentacji, że w kolegium tłumaczy oczywiście Instytut Książki nie tylko udostępnia mieszkanie, ale także zapewnia stypendium i pokrywa koszty podróży. Ale skoro jesteśmy przy podróżach, my tutaj, jak zanim Państwo do nas dołączyliśmy, wymienialiśmy krótko między sobą uwagi. I ja rzuciłem taką myśl, no bo jak wiemy, duże obszary świata są wciąż zamknięte. Chiny są zamknięte, Tajwan jest zamknięty. Pozdrawiamy wszystkich tłumaczy literatury polskiej, którzy nie mogli do nas przyjechać także z uwagi na ograniczenia pandemiczne przy okazji. No i rzuciłem taką myśl, że przecież no chyba nie można wyobrażać sobie rezydencji translatorskiej czy literackiej online bez tego wszystkiego, co stanowi jej, no może nie istotę, ale atrakcyjną stronę, która wiąże się właśnie z wyjazdem, ze zmianą otoczenia, zmianą miejsca zamieszkania na jakiś czas, z możliwością poświęcenia się pracy, tylko i wyłącznie pracy, ale także i przyjemnością, także i korzystaniu z pięknego Krakowa. No i właśnie, ja stwierdziłem, no, że przecież trudno sobie wyobrazić rezydencje prowadzone online, ale Państwo zareagowaliście, Pani Agnieszka z Panem Pawłem, no jak to przecież to się robi, już są podejmowane próby, ale czy to jest w ogóle kierunek? Jak Państwo sądzicie, Pani Agnieszko? To znaczy, myślę, że to się dzieje ze względów w dużej mierze pragmatycznych. Oczywiście, że rezydencja online jest znacznie mniej atrakcyjna niż rezydencja taka fizyczna. Natomiast warto pamiętać o tym, że po prostu organizator tej rezydencji pozyskuje środki na tą rezydencję i po prostu boi się, że w momencie, kiedy ich nie wyda, to w przyszłym roku, jak możliwości się otworzą, możliwości podróżowania się otworzą, to on nie będzie już nie dostanie od tej, od jakiejś instytucji finansującej tych środków na kolejne rezydencje. Więc kontynuowanie tych rezydencji w formie online no, wiązało się też właśnie z tym. To znaczy, aby te rezydencje mogły potem otworzyć się normalnie, funkcjonować normalnie i aby te środki nie przepadły. My, przynajmniej na przykład właśnie kraje azjatyckie, w tym Chińczycy, w tym Nankin na przykład, organizował rezydencje wirtualne. Rezydencje wirtualne organizował też Edynburg. I takie, no to wiadomo, że w czasie takiej rezydencji wirtualnej nie pogrzebie się w bibliotece. Natomiast w momencie, kiedy na przykład jakiś pisarz chciał prowadzić jakieś badania w danym kraju, żeby, nie wiem, ustalić, co się tam je, albo jaki jest system instytucji jakichś tam, bo akcja książki miała się toczyć w danym kraju, to wtedy, owszem, organizatorzy rezydencji umawiają mu całą serię spotkań, czyli o tyle nie jest to, prawda, jakaś abstrakcja, tylko jednak czemuś to służy. Oczywiście nie pozwala to na nawiązanie jakichś żywych kontaktów na miejscu, ani zanurzenie się w atmosferze, niemniej jakieś korzyści to daje. Nie chcemy Państwa straszyć. My także liczymy na to, że świat wróci raczej do normy, którą znaliśmy. I że nie będziemy skazani na tego typu poszukiwania form ułatwiania Państwu pracy. Czy Villa Decjusza podejmowała jakieś próby w tym zakresie?
Muszę przyznać, że my nie odwołaliśmy ani jednej rezydencji przez cały okres pandemii, więc nie musieliśmy też próbować przenosić ich do online. Oczywiście kosztowało to wiele pracy, stresu, telefonów do Straży Granicznej, sprawdzania przepisów, pisania pism, które przepuszczą przez granicę i tak dalej, ale wszystko się udało, byliśmy zmuszeni do drobnych przesunięć terminowych, bo latem do tej pory większość tych podróży, które nas interesowały, było możliwe, więc z naszej perspektywy nie spowodowało to jakichś bardzo dużych problemów, więc też nie podejmowaliśmy starań, jeśli chodzi o rezydencję online. Natomiast w kwestii samych rezydencji online podpisuję się pod tym, co powiedziała Agnieszka. Wydaje mi się, że oczywiście jest to pewna forma zastępcza, która ma też swoje zalety i warto z tego korzystać. Trzeba robić to, co jest możliwe w danym momencie. Ja chcę powiedzieć, że z ogromną radością i nadzieją także witamy tę cenną inicjatywę Instytutu Literatury odnoszącą się do tłumaczy z Ukrainy. I chcę powiedzieć, że Instytut Książki także zaproponował naszym ukraińskim przyjaciołom skorzystanie z naszej bazy lokalowej, z naszych mieszkań, pokoi pracy twórczej. One są częściowo wykorzystane, co mnie osobiście zdziwiło i to jest taka osobista refleksja, chcę się nią z Państwem podzielić. Ja byłem tą osobą, która kontaktowała się z ukraińskimi tłumaczami od pierwszych dni inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I no, byłem nieprawdopodobnie poruszony odpowiedziami, które otrzymałem, bo ze wszystkimi tłumaczami, z którymi utrzymujemy kontakt, do których mieliśmy też kontakty, napisałem. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nie mogli do nas dołączyć i solidaryzujemy się z Państwem każdego dnia. Myślę, że my Polacy, Polska ma tutaj szczególnie dużo do powiedzenia. I no właśnie, to jest duże wyzwanie. Mamy nadzieję i właśnie o to chciałem zapytać, czy jak dużo zgłoszeń z Ukrainy wpłynęło do Instytutu Literatury? No nabór tak naprawdę dopiero się zaczął, a my mamy już ponad kilkadziesiąt ofert, praktycznie do 100 zbliża się. No, miejsc oczywiście jest ilość ograniczona, chcemy, żeby jak najwięcej było tych rezydentów. To, co mogę powiedzieć, planujemy już przedłużenie oczywiście rezydencji, ponieważ no, środki są jakby z ministerstwa, więc wiadomo, budżetowo są przyznawane na rok. Natomiast rzeczywiście już działamy w tej chwili w kierunku tym, żeby mieć promesę i pewność, że ten kolejny rok również Państwo będziecie mogli u nas przebywać. Od siebie powiem, że tak. To nawet nie jest istotne, ile jest tych zgłoszeń, ale za tymi zgłoszeniami stoją ludzie. Mi często bliscy ludzie, bo ludzie związani z literaturą. W związku z tym często to są trudne kontakty, ale też bardzo wrażliwe. I no co mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dostałam tą szansę, że no, jest to jakaś dla mnie osobiście forma wspierania i pomocy. W inny sposób jakoś nie bardzo mogę jako literatka, ale zachęcam naprawdę, bo myślę, że to jest dobry program. Staramy się naprawdę wiele robić. Widzę, że ci nasi tłumacze, my podobnie jak u Państwa, już ta pomoc się zaczęła oczywiście przed stypendium. Były lokale, więc od razu byli zaproszeni, ci co byli na miejscu i otrzymali. Wspieramy ich na różny sposób i prywatnie i na ile możemy przez instytucje. No więc jakby bardzo cenna tutaj inicjatywa, a jednocześnie duży problem. Więc no, wiem, że to jest Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej z całego świata, ale myślę, że to jest bardzo ważny problem. Ukraina w tej chwili dotyczy nas wszystkich. I ja chciałbym jeszcze odwołać się do siły
państwa, do siły państwa kontaktów, siły przekonywania i przekazywania informacji, bo nie wszyscy mogli przyjechać na kongres, pewnie też nie wszyscy śledzą jego obrady online, czy nie, no nie są w stanie śledzić wszystkich sesji. Przypominam, że wszystkie sesje będą dostępne dla państwa po zakończeniu kongresu, więc będzie można podejrzeć to, na co, gdzie nie można się było rozdwoić albo rozczłonkować na większą liczbę części. I wspomniałem o sile państwa kontaktów. Państwo wrócicie za chwilę do swoich krajów. Prosimy bardzo, ponieście tę wiedzę, ponieście informacje, tak jak niesiecie polską kulturę, polską literaturę. I ponieważ rozmawiamy o programach, które są skierowane do państwa i są prowadzone z myślą o państwu, to zachęcam, jest pani z mikrofonem na sali, zachęcamy do pytań, do dyskusji. Chcielibyśmy robić to, co robimy najlepiej, jak można. Wygląda na to, że wyczerpaliśmy naszymi prezentacjami. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proste pytanie. Chciałam tylko się dowiedzieć, według które kryteria są rozpatrywane wnioski dla Willi de Ciusia, dla Dbaczy. Dziękuję. Czy pytanie dotyczy któregoś konkretnego programu, czy ogólnie? No, ja powiedziałem o kilku programach. Każdy z tych programów ma trochę... A do którego programu? Do rezydencji. Ja poprosiłam do Warszawy, kolega do Krakowa. Mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem pytanie, bo wszystkie z tych... Cosa ha detto male? Ho sbagliato qualcosa? A nic, chciałam tylko się dowiedzieć, czy są jakieś kryteria, na przykład, bo pisarz, bo zaproponowano pisarza, który jest, nie wiem, zbyt tłumaczony, powiedzmy, albo który jest nudny, albo jest za dużo Włochów, albo coś tam. Rozumiem. To myślę, że spróbuję odpowiedzieć na to pytanie najmożliwiej ogólnie. Każdy z programów, każdy z naborów kończy się obradami jury i to jury wybiera rezydentów do danego programu i kryteria zazwyczaj są, ja jestem fanem takiego rozwiązania, kryteria nie są ustalone konkretnie raz na zawsze, żeby były jakieś rubryki i punktacja, tylko to wynika najczęściej z dynamiki dyskusji, z wymiany poglądów. Czasami to są też spory, bo jury się nie zgadza co do tego, kto powinien dostać taką rezydencję. Także myślę, że nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. To zawsze jest bardzo dynamiczny proces, którego kryteria, że tak powiem, kształtują się w trakcie dyskusji. I ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, jestem człowiekiem w podeszłym wieku i współpracuję z tłumaczem i współpracuję z Instytutem już sporo lat. I jestem bardzo wdzięczny i chyba koleżanki i koledzy również takiego zdania, że jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za dofinansowywanie, za działanie tych programów. To są bardzo mądre programy, które bardzo nam są pomocne. Lecz mam taką prośbę, nie wiem, może ja mylę się, ale z nostalgią wspominam te czasy, gdy na początku działalności Instytutu składaliśmy wniosek i po 2-3 miesięcach otrzymywaliśmy odpowiedź, czy będzie dofinansowanie, czy nie. Wniosek można było składać w dowolnym czasie. Teraz, powiedzmy,
Jeżeli ja dziś otrzymałem, teraz będąc w czasie kongresu, propozycję dobrą, przywiozę do siebie, ja mogę w ciągu, powiedzmy, jeżeli ja sam będę przekonany, że to dzieło jest warte świec, jak mówi się, w ciągu miesiąca, dwóch mogę przekonać ewentualnego wydawcę, że tą książkę będziemy robić. Wniosek możemy złożyć tylko w 23 roku, w lutym czy marcu. Odpowiedź będzie mniej więcej, powiedzmy, latem 23. Będziemy zaczynać, znaczy, tłumaczenie. W najlepszym wypadku ta książka w 24 roku ukaże się. Czy nie można przyspieszyć działanie tego programu? Dziękuję bardzo. To ja odpowiem, bo rozumiem, że pytanie dotyczy programu translatorskiego Copyright Poland prowadzonego przez Instytut Książki. No niestety, my jesteśmy związani po pierwsze regulaminem programu, po drugie polityką budżetową, tak? Czyli wynikającą z kalendarza budżetowego. Z naszej strony próbujemy wyjść naprzeciw Państwa formułowanym często oczekiwaniom i zamierzamy już w tym roku przyspieszyć proces oceny wniosków. Więc regulaminowo udzielamy odpowiedzi, czy rozstrzygamy nabór do programu do 31 sierpnia najdalej. Będziemy dążyć do tego, żeby przyspieszyć to o 2 miesiące. Jak Państwo pamiętają, kiedyś funkcjonował także czasami, w zależności od dostępności środków, nabór jesienny, czyli były 2 nabory w ciągu roku. To nie zawsze jest możliwe, bo tu z kolei jesteśmy, mamy do czynienia czasami z klęską rodzaju, to znaczy jeżeli jest bardzo dużo wniosków i przyznamy, czy rozdzielimy środki w ramach jednego naboru, no to już na drugi nabór, który rozwiązałby w dużej mierze problem, o którym Pan mówi, to na ten drugi nabór niestety nie mamy finansowania. To jest pewien problem, ale chcę powiedzieć, że no, finansowanie programu translatorskiego utrzymuje się od kilku lat po skokowym wzroście, utrzymuje się na podobnym poziomie. Sytuacja, jaka jest na świecie, wszyscy widzimy. Nie spodziewałbym się zwiększenia środków takiego, które pozwoliłoby nam otworzyć niezależny, stały drugi nabór. Bardzo nam przykro, ale to, co możemy zrobić, to próbować skracać te terminy. To rzeczywiście. Czy można prosić o szersze przedstawienie działalności Instytutu Literatury? Bo Pani prawie nic nie powiedziała. Proszę Panią, Instytut Literatury to jest instytucja świeżo, można powiedzieć, że świeżo powołana, bo działa od 3 lat. Między innymi zajmuje się wydawaniem czasopisma Nowy Napis. Oprócz tego wydajemy różne publikacje książkowe, zarówno, tak jak już wcześniej wspominałam, to są publikacje bardziej takie związane z literaturą na zasadzie krytyki, esejów, felietonów, ale również poezja, proza, te wszystkie rzeczy. Mamy programy między innymi takie jak Tarcza dla literatów, gdzie na przykład dofinansowujemy wydanie książek i tu składają na propozycje wydawnictwa, ale też w tej chwili pojawił się program, gdzie taki wniosek mogą złożyć bezpośrednio literaci. Pojawił się aktualnie strona właśnie ukraińskojęzyczna, pojawiły się rezydencje, Instytut na bieżąco, jakby w zależności od tego, co dzieje się na rynku, stara się reagować.
Ja myślę, że ponieważ czas nam się tutaj chyba powoli kończy, a część Państwa wiem, że ma już transfery na lotnisko, jest jeszcze obiad, więc ja bardzo chętnie z Panią porozmawiam prywatnie i możemy porozmawiać dłużej. Tak jak mówiłam, ja zostaję, nigdzie nie lecę, a tutaj, żeby nie przedłużać, to myślę, że bardzo dziękuję i tak jak mówię, zapraszam na indywidualne rozmowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję w imieniu zespołu organizacyjnego. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że nasza ostatnia sesja właśnie dobiegła końca. Bardzo dziękuję moim współrozmówcom. A aby nie przedłużać, chciałbym zaprosić na scenę pana dyrektora Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki, który, jak sądzę, dokona symbolicznego zamknięcia kongresu, bo chyba ten moment się zbliża, chociaż przed nami jeszcze obiad. Tak, tak. Nie wypuścimy Państwa, dzień dobry, nie wypuścimy Państwa bez obiadu. Nie ma takiej możliwości. Wy musicie być nakarmieni. Nie tylko wasze dusze, wasz duch, ale również wasze ciała. Drodzy przyjaciele, kochani uczestnicy Piątego Światowego Kongresu Tłumaczy, tak naprawdę twórców literatury polskiej. Wy jesteście twórcami słowa. Parafrazując Księgę Ksiąg, nadajecie sens. Wy jesteście sensem. A dajecie ten sens nam, funkcjonowania, pracy. To wszystko, o czym mówi Mateusz, mówili pozostali Państwo, prezentując, to jest funkcja służebna. My mamy Państwu służyć, bo wy służycie literaturze, służycie kulturze, służycie sposobowi rozumienia tego, tym tajemniczemu modelowi rozumienia świata. Ja wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wam za ten trud waszej pasji, waszego życia, zmagania się z tym wszystkim. Dziękuję za to, że przyjechaliście, bo to też przyjechaliście w pewnym trudzie. Dziękuję za to, że tu byliście, że słuchaliście, że rozmawialiście, że zgłaszaliście uwagi te na końcu, ale te, które kolorowo również zostały przekazane. My je naprawdę bardzo mocno przyjmujemy. My będziemy analizować, będziemy robili ankiety. To nie kończy się. Tak naprawdę tu się nic nie kończy, proszę Państwa. Tu się wszystko zaczyna dopiero. Wszystko. Dziękuję wam za waszą obecność, tą przez duże O, za obecność tych, którzy nie mogli przyjechać, którzy są i słuchają nas online'owo. Tu akurat ta technika się bardzo, bardzo przydaje, chociaż oczywiście ona nie ma wymiaru sensualnego, tego się nie czuje, to nie pachnie, to nie daje możliwości dotknięcia ręki. I chociażby odbycia takich rozmów jak wczoraj wieczorem. A wino zawsze pomaga też w takich rozmowach. Dziękuję Państwu za to wszystko. Ze swej strony możemy tylko powiedzieć, że będziemy dalej pracować i to jeszcze intensywniej. Mateusz celowo też nie mówił mówiąc o Instytucie Książki, o tym, że my będziemy rozbudowywać program translatorski i to bardzo szybko i wydaje mi się, że będzie się Państwu to bardzo, bardzo podobało, bo przede wszystkim będziecie mieli więcej pracy, a o to nam w końcu chodzi. Kochani, zjedzcie obiad, wróćcie szczęśliwie do swoich domów, do najbliższych. Kochajcie tych najbliższych i czasami wysyłajcie również sygnały życzliwości i dla nas, jeżeli taką życzliwość żywicie.
I pozwólcie, że na sam koniec ja podziękuję tym, którzy to wszystko zorganizowali. Podziękuję moim współpracownikom. To tak naprawdę żyjemy przez innych i dla innych, więc pozwólcie, że ja będę ich teraz wywoływał tu na scenę. Jak ktoś się będzie opierał, to proszę ich tam popchnąć, żeby przyszli tutaj, dobrze? Zacznę od działu zagranicznego. Beata Górska-Niedź. Beatko, gdzie jesteś? Chodź żeś tu, na scenę. Lucja Gawkowska. Tu. Ania Czartoryska-Schiller. Elżbieta, pani Elu. Chodźcie tu do środka. Elżbieta Wierzchowska. Mateusz Adamski, szef działu. Dział PR-u, komunikacji, Łukasz Jarocki. Łukaszu, tam jest na górze. Proszę spojrzeć, on cały czas pracuje, robi zdjęcia. Jego zespół, Krzysiu Cieślik. Tam jest Daniel, są nasi nowi pracownicy, jest Filip, oni wszystko gdzieś pracują albo już wyjechali. To są ludzie, których nie widać, proszę Państwa. Ja ich nie będę wymieniał, ich tu dzisiaj nie ma, byli wczoraj na gali. To jest nasz mecenas, tu mieliśmy dopiero zabawy. Jakub Michalski, nasza księgowa, cały dział administracyjny. To jest dział krajowy również. Darek Kawa, szef tego działu. Panie Gabrysia, Kasia. Patrycja, prawda? Nie Patrycja, tylko Angelika. No, to są wszystko też nowi pracownicy. No i na końcu ja bym poprosił, żeby przyszedł tutaj mój zastępca, przyjaciel, szef programowy Instytutu Książki, pan profesor Krzysztof Keller. Wybitny poeta również. Dziękuję. Jeśli można, to ja bym I jeszcze jedna osoba chyba jest z nami, jest Agnieszka Urbanowska, która wprawdzie z nami w tej chwili nie jest, ale ona zaczynała przygotowywać program tego kongresu. Jest Agnieszka? Zapraszamy Agnieszkę. Chodź Agnieszka. To jest zespół, w którym mam przyjemność, proszę Państwa, pracować, który służy Państwu wszystkim, co jest w stanie dać i ofiarować przez następny czas. Mamy czas 4 lat, bo za 4 lata oczywiście spotykamy się tu znowu, ale tych przekładów będzie jeszcze więcej, a świat wydaje nam się, że może będzie jeszcze lepszy, a przede wszystkim będzie panował pokój. Będzie panował pokój, i będą z nami nasi przyjaciele z Ukrainy, których szczególnie witam. Szczególnie witam tych przyjaciół z Ukrainy, którzy nas słuchają i tych, którzy są tutaj z nami. Jeszcze raz ich podziękujmy. Czyli nasza olimpiada odbędzie się za 4 lata. Proszę się przygotowywać. Proszę się przygotowywać i trenować. Dziękuję Państwu i wszystkiego dobrego. Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dziękujemy Panie Dyrektorze.